Dwa tygodnie trwała ankieta mająca z szeregu propozycji wyłonić trzy gwiazdy estrady, spośród których jedna zagra na dniach subałk w przyszłym roku. Ogółem w głosowaniu wzięło udział 1917 osób, czyli niewiele. Spośród dziesięciu propozycji bezapelacyjnie najwięcej wskazań zdobyła formacja TILAF wybrana przez 488 osób. Potem Długo, długo nikt. I 259 głosów na Anię Dąbrowską. Tuż za nią Kajach z zaledwie 11 głosami mniej. Kolejni, ale już poza podium i tym samym poza wielką trójką do wyboru dla decydentów, byli Natalia Schroeder, Grzegorz Chyży i Michał Szpak.